Zrobimy szybką akcję, bo mamy dzisiaj... Znaczy, dzisiaj idziemy do sądu, no po prostu. Wzywają nas jak to... Jak mnie, bo co tam dobrego? Okej, okay, wszystko? Wszystko. Nie śpicie? Nie jesteście śpiący? Długo jechaliście? 300 kilometrów. Spojrzę na to, z kim ja tutaj jestem. Dobra. Okej, okay, żyjecie. Dobra, słuchajcie, krzykniemy. I później sobie będziecie to dogrywali, potem pojedziemy. To puśćcie facet tam w garniturze. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy ready? Tak. I moi drodzy, jesteśmy w bardzo ważnym miejscu, to jest zwana Krasnalownia. To tutaj w tym piekle dzieją się naprawdę rzeczy niezwykłe, to tutaj laminujemy, tutaj robimy nasze identyfikatory, tutaj spotykamy się, każdy sztab, który do nas spada, spotyka się, aby wszystkie formalności były dopięte, co podskoczą jeszcze na górę, aby zapowiedzieć, co u was się będzie działo, dzięki czemu będziemy mogli grać po raz 28. Pamiętajcie, takie piękne, kolorowe puszki, uśmiechy na twarzach, takie piękne, kolorowe puszki, do których będziemy zbierali pieniądze, tym razem będziemy musieli kupować sprzęt na sale operacyjne, sale zabiegowe, bardzo nowoczesny sprzęt, także finansować nasze programy medyczne, także finansować nasze programy edukacyjne. Pamiętajcie, żeby ta puszka w rękach tych wszystkich dzieci, trzymaj tą ampułkę, wyglądała kolorowo, wyglądała pięknie, wyglądała ładnie, żeby było dużo uśmiechu, żeby było dużo serdeczności do nich, ponieważ będą zbierali niektórzy w sobotę, niektórzy w niedzielę, ale niedziela, 12 stycznia to jest ten dzień, gdzie wszyscy jesteśmy razem, takie identyfikatory, pamiętajcie, każdy wolontariusz ma taki identyfikator, ma puszeczkę, tu jest numer, ale przede wszystkim jeszcze raz mówię do was, uśmiech, uśmiech na twarzy, żeby było radośnie, żeby każdy czuł, że robimy rzeczy niezwykłe. Pamiętajcie, żeby 12 stycznia także oglądać nas na internecie, jeżeli masz ochotę. Także oglądajcie nas w TVN-ie, TTV. Będziemy się łączyli nie tylko z Polską, ale z całym światem, bo ważnym jest, aby finał był fantastyczny i bardzo piękny. I pamiętajcie, że przez cały dzień biegamy, czyli zdrowie ciała, zdrowy duch. Przez cały dzień mówimy o tym, co do tej pory zrobiliśmy. Miliard. 136 milionów złotych wydanych już na sprzęt, ponad 62 tysiące urządzeń. Ale pamiętajcie, to nawet nie o to chodzi. Najważniejsze to, że jesteśmy razem, nie dzielimy się, każdego zapraszamy do siebie i chcemy, żeby ta finałowa noc, dzień, czyli te 24 godziny były niezwykle kolorowe, piękne i fantastyczne. Ponieważ żeby mu nie pękły kolana, pozwoliłem mu wstać. Dawaj, pokaż się, odpoczęły kolana, klęka. Wzruszona, Krasnalownia, moi drodzy, zobaczcie, jakie są piękne, radosne uśmiechy. Ja teraz wymienię miasta i po tym jak powiem, jakie miasto jest z nami, to miasto krzyczy głośno siema. Piotrów Trybunalski. Siema! Kobyla Góra. Siema! Zamość. Siema! Pomóżmy Zamościowi! Zamość! Siema! I Opole! Siema! Całujemy was bardzo mocno, moi drodzy, dziękujemy, że jesteście razem z nami. Czekamy na wiadomości, co u was się będzie działo. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Jeszcze raz dbajmy o siebie i o ten dzień, bo jest on najpiękniejszym dniem w całym roku. I teraz wszyscy krzykną siema, jak ja krzyknę siema. Pozdrawiam bardzo serdecznie cały świat i całą Polskę. Siema! Siema! Widziałem, że będzie głośno. Brawa dla wszystkich! I pamiętajcie, na górze zdjęcia porobione, podzielimy się zdjęciami, wyślemy wam wszystkim. My pędzimy, bo mamy bardzo ważne sprawy, a ja wam bardzo dziękuję, przychodzę do machania, dziękuję. Trzymajcie się, powodzenia, do usłyszenia. Jeszcze raz ściskała bardzo mocna. Moi drodzy, jesteśmy w Fundacji Jurka Owsiaka. Jak co roku sztab z Kobylej Góry nie może się odbyć granie bez tego sztabu. Słuchajcie, w tym roku zaczynamy już 4 stycznia od wieczorku, na który serdecznie zapraszamy do restauracji Jantar. 4 stycznia od godziny 19. Każdy, kto ma ochotę się pobawić, gra wtedy z nami. Będzie turniej piłki nożnej, słuchajcie, będą różne nagrody, różne zabawy, ale to już, moi drodzy, już 12 stycznia, tak? Na rynku w Kobylej Górze. Zaczynamy od godziny 14. Występy dzieci szkół podstawowych z przedszkola, ale również, moi drodzy, nie może zabraknąć tego dnia imprezy. Imprezy, która po raz pierwszy w Kobylej Górze będzie imprezą góralską. Słuchajcie, będzie można poczuć góralski klimat w Kobylej Górze. Będzie kwaśnica, będą oscypki, będzie można wykupić sobie Janosika, który będzie
zakuty w dyby. Czyli kto będzie w stanie wykupić Janosika. Nie zdradzę, kto będzie tym Janosikiem, ale moi drodzy, będzie to impreza, która będzie w stylu góralskim. Oczywiście będzie też uczestnik finałowy Masterchefa, Mariusz Szwed, który będzie dla nas te wszystkie pyszne, pyszności góralskie przygotowywał, będzie smażył. To wszystko będziemy rozdawali, moi drodzy, ale oczywiście nie może zabraknąć licytacji, na którą serdecznie zapraszamy już teraz. Mamy wiele cennych nagród. Mamy multum gadżetów, które Jurek Owszak dla nas specjalnie podpisze, jak co roku będziemy licytowali. Oczywiście Światełko do Nieba i Kapela Góralska. Kapela Góralska Hajdu, która będzie grała dla nas przez cały dzień w tym dniu. To wszystko, moi drodzy, 12 stycznia na rynku w Kobylej Górze. Serdecznie zapraszamy. Siema!